co trzecia kobieta w Unii doświadczyła przemocy seksualnej bądź fizycznej. Co trzecia. 62 miliony Europejek. Przemoc dzieje się w domach, w taksówkach i na ulicach. Przemoc dzieje się offline i online. Przemoc dzieje się, ale naszą rolą jest tworzyć prawo, które zapewnia bezpieczeństwo. Konwencja stambulska właśnie temu służy. Służy bezpieczeństwu. Konwencja to najefektywniejsze narzędzie do zwalczania i zapobiegania przemocy wobec kobiet. Nakłada ona konkretne zobowiązania na państwa w tym obszarze. Tworzy parasol ochronny. W naszym raporcie, który napisaliśmy wspólnie ze szwedzką europosłanką Arbą Kokalari, wzywamy do przyjęcia konwencji stambulskiej przez całą Unię. Wysyłamy tym dokumentem mocny sygnał do Rady Europejskiej, do której teraz należy ostateczna decyzja o jej ratyfikacji.